Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 6. modułu kursu Gospodarstwo rolne a agroturystyka. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Sprzedaż żywności wyprodukowanej w gospodarstwie agroturystycznym możliwa jest w ramach sprzedaży bezpośredniej lub w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, tak zwanego MOL. Sprzedaż żywności może być dodatkowym źródłem dochodu dla rolnika, rozszerzeniem i uatrakcyjnieniem oferty agroturystycznej oraz reklamą gospodarstwa. Sprzedaż bezpośrednia to handel małymi ilościami nieprzetworzonych produktów. Produkty sprzedaży bezpośredniej mogą być oferowane w gospodarstwach, gdzie kupujący ma możliwość samodzielnego zbioru. Mogą być sprzedawane na targowiskach, kiermaszach, w sklepach, przy drodze. Mogą być też bezpośrednio dostarczane do domu konsumenta lub do innego punktu. Wielkość produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wytworzonych we własnym gospodarstwie i przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej wynosi do 1000 litrów tygodniowo dla mleka surowego, do 500 litrów tygodniowo dla surowej śmietany, od 350 do 2450 sztuk tygodniowo dla jaj konsumpcyjnych. Sprzedażą bezpośrednią mogą być objęte wyłącznie produkty własne, w tym niewielkie ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, tuszek drobiowych i tuszek zajęczaków, pozyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi w gospodarstwie, produktów rybołówstwa, surowców pochodzenia zwierzęcego, takich jak surowe mleko, surowa śmietana, jaja konsumpcyjne, produktów pszczelich nieprzetworzonych, żywych ślimaków lądowych. Rolnicy zamierzający prowadzić działalność w zakresie produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej mają obowiązek powiadomienia o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanej produkcji. Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej powinny być świeże, o cechach organoleptycznych charakterystycznych dla danego produktu, przechowywane w sposób uniemożliwiający ich psucie się, namnażanie się chorobotwórczych mikroorganizmów lub tworzenie się toksyn. Sprzedaż bezpośrednia może obejmować produkty pochodzenia roślinnego, takie jak zboża, owoce, warzywa, grzyby uprawne, zioła i runoleśne pozyskiwane osobiście. Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców w postaci kiszonej lub suszonej. W ramach dostaw bezpośrednich dopuszcza się stosowanie takich czynności jak mycie warzyw, usuwanie liści, suszenie ziół. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.